Dzień dobry, cześć, cześć, moi drodzy. Witajcie w dzisiejszych kronikach weteranów. I naszym dzisiejszym weteranem jest po raz kolejny szef mafii z klanu Polish Nightmare. Tym razem z odrzutowcu G91, chyba model to był R1, tak, model R1. I zobaczymy, jak mu tutaj ten lot pójdzie. No i moi drodzy, jeśli chcecie wy pokazać swoje fajne wyniki, unikalne maszyny, ciekawe akcje, czy też chcecie porad, no to wysyłajcie powtórki pod tego maila. Chętnie obejrzę, wszyscy je skomentujemy. A dzisiaj zajmiemy się szefem i jego odrzutowcem. Jedna, kurde, z kilku powtórek, gdzie pokazujecie samoloty. Oczywiście o samolotach wiem najmniej, ale szefu akurat z Włochami i przede wszystkim wersją G lata najwięcej, więc spodziewam się tutaj bardzo fajnego, ładnego wyniku, jeśli chodzi o jego. O, już pozbywa się bomb. Pytanie dlaczego? Dlaczego szef pozbył się bomb? Bo w zasadzie z tymi bombami mógł już wystartować, polecieć. Może dlatego, że z oko go rzuciło. Nie pamiętam, jaki BR ma ten odrzutowiec, ale Javelin jest na 8.7. Hunter też go tego... Podejrzewam, że ten odrzutowiec jest 8.3, 8.7, więc chyba szefa rzuciło na topkę. Może dlatego postanowił już zrzucić bomby. O, coś z mapą jest nie tak. Jest... Dziwnie mapa jest tutaj pokazana, trochę zbugowana. No ale dobra, zobaczymy. W sumie znaczniki włączę, bo tutaj i tak na realistyku widać te wszystkie znaczniki. I co, szef nie postanawia się wspinać, leci nisko. Ja czasami robię taką taktykę na FJ4B, że lecę, rozpędzam się mniej więcej do 1000 na godzinę i staram się po prostu wspinać jak najwyżej, żeby być jak najwyżej, bo to nie jest zbyt przyjemny odrzutowiec, jeśli chodzi o latanie. Ale jaki plan ma szefu? Tutaj widać sporo odrzutowców, głównie rosyjskie. Czy rzuciło na... Nie, rzuciło wszyscy kontra wszyscy, ale sporo migów. Był MiG-15, AB-4 też tutaj jest pokazana, F-5. No sporo tych innych jeszcze nacji się pojawia. Więc jaki jest plan szefa? Na razie tak trochę przyspieszę. Zobaczymy, co tutaj się takiego wydarzy. Może szefu chce zwabić jakieś odrzutowce na dół. O, już tutaj... kombinuje. Nie wiem, co on tutaj wydziwia za latanie, ale poluje chyba na AB4. AB4 tak dobry jest jako szturmowiec, z tego co mniej więcej wiem od paru osób, plus sam planuję w przyszłości go mieć, ale wiadomo, to jest daleka przyszłość w moim przypadku, jeśli chodzi o samoloty. I podejście, nie udało się trafić, tak blisko było, tak było blisko. Pod rzucowcami to jest właśnie ciężko. No, szybka teraz nawrotka, ale też do góry. Nie wiem, szefu chyba robi to, bo lubi, czy pokazowo, czy to ma jakieś znaczenie techniczne. Nie znam się na samolotach. Ale on cały czas, ten AB4 nie skupia się na szefu, na tym, że jest atakowany. Ło, niestety szef zużył dużo amunicji, ale udało się zdjąć AB4. On po prostu skupiał się na jednostkach lądowych, może był jeszcze stokowy. U, F5 leci, F5 to chyba jest chiński odrzutowiec. I... było blisko. Było trochę blisko. Ja widzę, że tutaj szef nie korzysta z hamulca aerodynamicznego. Z tego, co mi ktoś doradził, to jest dobre, żeby po prostu szybciej zakręcać odrzutowcem. Nie wiem, czy G91 R1 to posiada, ale taką dostałem informację. To niemiecki MiG. Szef oczywiście trochę stracił mocy. No, te kręcenie i wspinanie się trochę odebrało. Teraz trzeba osiągnąć prędkość maksymalną. Chyba silnik przez przypadek, wydaje się, wyłączył. Nie wiem, tak brzmi. Nie, to chyba tak po prostu zabrzmiał silnik. No ale co, pierwszy samolot zestrzelony, chociaż to nie... super szałowe nie było. Teraz MiG... no MiG zrezygnował, szefu coś późna reakcja. Strasznie późno zreagował. Na tego MiGa, teraz poluje na innego. No lepiej się nie kręcić z MiGiem. Ze względu na to, że MiG jest szybszy. O! Trochę... no, za długa seria moim zdaniem. Trochę za długa seria. Czy kolejne podejście wyjdzie? Supermister to chyba brytyjski odrzutowiec, nie pamiętam. Ale szefu powoli go dogania, powoli G91 włoska daje radę. To chyba będzie, czy... no kurde, za szybko się kręci. No szefu widać, że tak troszeczkę robi to po to, żeby mieć gwarancję na zdobycie fraga. Teraz na MiGa będzie pewne podejście, bo tak ładnie MiG szedł. No nie bardzo. Nie bardzo nie wyszło. Ale tutaj ten MiG jest.
Chociaż Mik jest szybszy. Ciężko go będzie dogonić. Tylko co mi wiadomo, 91 lepiej się obraca, niżeli... Znaczy lepiej skręca, obraca się, tak kręci się, o. Niżeli jest po prostu szybszy od migów. Migi są naprawdę szybkie i upierdliwe. No i też kurde miał moc, to się zaczął wspinać, szefu ją wytracił. Ale może... Tak powoli się zbliża. Za wcześnie strzela, to jest wszystko gwarancja, że leci za nim. Chociaż jest uszkodzenie i zestrzelenie, udało się. Udało się dorwać miga niemieckiego. Trzecia zestrzelona maszyna. No ładnie, ładnie to idzie. Mnie by poszło na pewno gorzej. Może też być po prostu perspektywa powtórki, że szef strzela trochę dalej, a u nas pokazane jest trochę to do tyłu, bo powtórka nigdy nie pokazuje 100% tego, co się dzieje na polu bitwy. I co, teraz trzeba polować na kolejny odrzutowiec. Ilu wrogów zostało? Zostało dwóch wrogów, szefu zajmuje drugie miejsce, trzy zniszczone odrzutowce, trochę amunicji wystrzelał, szkoda, że nie widzimy, ile tej amunicji wystrzelał, ale praktycznie nic nie otrzymał, żadnego pocisku, udało mu się uniknąć, jeden odrzutowiec, chyba F5, chiński na niego atakował tylko. O, teraz będzie na Sabra japońskiego. Sabre no trochę jest rozpędzony. To podejście może nie wyjść. Ale jest już tak blisko. Czy wyjdzie? Tak ładnie leci, tak ładnie leci. Czyżby szefowi amunicja się powoli skończyła? A jednak nie, to kurde, aż tak długo czekać? Aż tak długo, szefu, czekałeś na to? I teraz kolejny Sabre, jak to się... A. Okej, ten Sabre został zestrzelony, czy się rozbił? Tak specjalnie? Ale tak, nie wiem, ale szefu miałby wtedy już 5 kili. Ten piąty to tak na lotnisku był. Ale ładna bitwa, ładnie tutaj poszło tym odrzutowcem. Chyba ulubiony odrzutowiec szefa to jest. 4 zniszczone maszyny. 0 otrzymanych obrażeń. Jeśli spodobało wam się moje komentowanie i chcecie wy pokazać swoje unikalne maszyny, najlepsze wyniki, ciekawe i dziwne akcje, a także chcecie jakiś porad, to wysyłajcie swoje powtórki pod tego maila, jedynie podajcie swój nick, maszyny, które w tym wezmą udział, a także zachęcam was do zostawienia łapki w górę, zasubskrybowania kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie, nie zapomnijcie o dzwoneczku, a także zachęcam was do wysyłania materiałów i zachęcania swoich znajomych, żeby wpadli na kanał, zobaczyli, może też wysłali swoją powtórkę, jestem wam bardzo wdzięczny, to bardzo pomaga w rozwijaniu kanału, no i trzymajcie się moi drodzy, do następnego. Na razie.